Teraz prosimy Cię, żebyś opuściła naszą tutaj salę i udała się do dźwięku szczelnego pomieszczenia na końcu korytarza. W grze zagrają Jeffrey oraz Michał. I teraz tak, Aneta jest pracownikiem, który się spóźnił do pracy. Szef wybaczy tylko w trzech określonych przypadkach. Michał jest cudowny kolegą Anety, który będzie próbował jej pokazać, co się wydarzyło, żeby oczywiście Jeffrey jej przebaczył. Co mogło się przydarzyć Anecie w takim razie? Porwali ją cyganie! W mieszkaniu porwali ją cyganie. Porwali ją cyganie i zatrzasnęli w lodówce. Co się stało? Obca złama. Super, na czym? Na czym dziwnym? Na tego prześcieradle! Dobra. Po drodze do pracy złama obca na prześcieradle. A tuż pod samą pracą kogo mogła spotkać? Przebranego za świętego Mikołaja. 3, 2, 1, jeden! Nie, gdzie jest Aneta? Gdzie się można spóźniać? Wiesz co, była, ja widziałem już, że tak powiem, na kamerach tych przemysłowych, że ona jest za rogiem. Parkuje samochód. No przecież to jest jakaś w ogóle szansa. Zdaj sobie sprawę, że ja wybaczam tylko w momentach, kiedy... Pociągniemy ją do konsekwencji. Ja myślę, że to zrobimy. Ja wybaczam tylko wtedy, gdy ewentualnie powiem ją cyganie i zostanie zatrzaśnięta w lodówce. No chyba, że po drodze szła i potknęła się i złamała osłabiąca na prześcieradle. A nie tak może, żeby spotkała Dudę przebranego za Mikołaja. Dokładnie. Tylko wtedy jej wybaczam. Naprawdę inaczej po prostu może się tu nie pokazać. Są takie sytuacje, gdzie... No, przepraszam bardzo, że się zastanawiam. Pani Andrzej, to co się stało? No, bardzo przepraszam, ale... Proszę się tłumaczyć. Rano wstałam i poczułam dobrą chęć tańczenia... Murzynka z czerwonymi uszami, takimi wielkimi, zaatakowała mnie i tańczyła... Ale Murzynka tutaj w Krakowie? Też bardzo zaskoczona. Porwała mnie. Ale to też jest takie dziwne, nie? Ale nie wiem, proszę się tłumaczyć. No, porwała mnie właśnie taka tańcząca ola hiszpanka, muszynka, jakaś tancerka. A nie wiem, pani to wymyśla teraz? Absolutnie nie. Chodzi o to, że ja jestem... Spod obcasa wciągnęła mi się materiał. Dywan jakiś po prostu rozłożyłam.
i usnęłam, albo na trawie, na liściach. Usypiasz się na dywanie? Na pościeli, na prześladę. Po prostu prezydent się rozebrał.